Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dziś witam się z Wami z klatki budy dla królików, bo przed chwilą był Pan, dosłownie przed chwilą wyjechał ode mnie, który się zna na królikach i który przyjechał sprawdzić płeć tych gagatków. No, tego to się nikt nie spodziewał. To są dwa samce i to informacja jest pewna. Łatka, która tutaj się chowa. I sobie zrobiła swoje wejście, może ruro mi się rzeczywiście niewygodnie chodziło, wykopała sobie swoje. Łatka, która tutaj nam się chowa w środku, to jest Łatek. Łatek, pokaż się. No i się okazało, że to są dwa samce. Nie przypominam sobie, żeby był chociaż jeden komentarz, który by to sugerował. Wszyscy mówili, że to może być samiec, może być samica, ale co do łatki, wszyscy raczej byli pewni, że to że to samica, a to się okazał samiec, to pan mi pokazał i widać wyraźnie. Ja z dwóch metrów przy moich plus ośmiu di dioptriach widziałem wyraźnie, że to samiec i pan mi pokazał już jak sprawdzać płeć, także na przyszłość będę wiedział. No i teraz mam troszkę zagwostkę. co z nimi tutaj zrobić, na razie po prostu nic nie zrobię no. najwygodniej by było to tutaj dołożyć im dwie samice i już, ale pan mówił, że tak to się nie robi, bo samce potem rozwalają te gniazda młode, można dopuścić i zabrać, no i pan mówił, że to najlepiej to jednego skonsumować drugiego dopuścić i też się go pozbyć, no ale wiecie, no w moim przypadku to raczej nie wchodzi nie wchodzi w rachubę dlatego no co, zimę na pewno będzie tak a potem jak się zrobi cieplej no to pomyślimy, no dobrze by było te dobre geny po nich jakoś przekazać, ale jak? Drugą klatkę zrobić dla samic? No też pewnie można by było. No to dowcip nam zrobiła łatka. Łatka zwana łatkiem. Jak tam, mieścicie się w dwójkę w środku? Mieszczą się, bez problemu, bardzo lubią tam siedzieć. Pan był nawet trochę zdziwiony, że w takiej zgodzie one ze sobą żyją. Skoro to dwa samce, mówi normalnie, to by się tam podgryzały, tukły i tak dalej. A tu po nich nic nie widać, żeby takie rzeczy miały miejsce. I tak na nie patrzy, leżą sobie razem, jedzą razem. Pełna zgoda między nimi panuje. No przestań piścieć. One się chowają pod ziemią, ale potem wychodzą. Nic im nie będzie. No. Odkąd mają tą piwniczkę, to on piszczy i piszczy tu wkoło nich. Nie może pojąć o co chodzi, albo piszczy, bo też by taką chciał mieć. Masz swoją piwnicę pod budą, też lubisz tam siedzieć. A co to za ciekawe żyjątko? Jakaś stonoga albo coś takiego tu u mnie zamieszkało. Ty się lepiej chowaj, póki perełka cię nie zobaczy. A ja się dzisiaj zabieram za ogarnięcie tych gniazd. Już nawet myślałem, żeby ich całkiem nie rozebrać, ale chyba nie ma sensu, skoro, skoro one tak bardzo lubią się tutaj nieść. Tylko te wszystkie drzwiczki, niepotrzebne deski wymontuję, żeby był lepszy dostęp do środka. No tam ściółkę wymienić to wiadomo, ale chciałbym to odkazić, może ściany trochę wapnem przemalować. No bo też czytałem, że tym świeżbowcem, który niestety jeszcze u mnie trochę panuje, ale jest coraz lepiej. Smaruję te nóżki, już, już coraz ładniejsze te nogi. One mają najgorzej miały te co mają zarośnięte te nogi Jak ta, niektóre mają jeszcze bardziej zarośnięte Ale sytuacja się zdecydowanie poprawia Pomału to jeszcze zejdzie, bo tych kur zarażonych jest dużo Ale właśnie, że tym świeżbowcem bardzo często kury zarażają się w gniazdach Tam gdzie siedzą na jajkach, tam gdzie znoszą jajka No to trzeba im tutaj to w miarę możliwości odkazić A na przyszłość myślałem, żeby to całkiem rozebrać I zrobić tutaj metalowe gniazda, takie jakie... Mam w środku, ale to nie wiem. Jeszcze pomyślę. Na razie trzeba to ogarnąć, żeby tutaj było elegancko i czyściutko i odkażone. Przyniosłem wkrętaczkę. Możemy śmiało odkręcać wszelakie elementy już niepotrzebne. A ta budka to powstała dawno temu jako budka dla królików. I tutaj króliki mieszkały. Na dole był samiec u góry samice. Kiedy to było? Już dobrych parę lat temu, ale kto gnioty śledzi od dawna, to pewnie i pamięta takie sytuacje. Edziu, leć na swój plac zabaw, bo ja teraz tutaj będę karszerem, tam dumy resztę. Już tutaj porozkręcałem co niepotrzebne, ile się dało tak z wierzchu wyczyścić, to wyczyściłem. Teraz machnę to karszerem, żeby takie tam spieczone rzeczy mi podchodziły. No i potem się zabierzemy za odkażanie, malowanie i tego typu rozrywki. Dobra, gdzie ten pistoletcik? Tutaj perełka przyszła, zaciekawiona. Działa to, coś tam działa. O, i tak to można domyć, tak to schodzi do gołego drewna. Ile się udało, to wymyte, teraz trzeba chwilę poczekać, żeby ta woda obciekła, niech troszkę chociaż przeschną te gniazda, a najlepiej to niech one dobrze wyschną. Nie wiem, czy tego nie zostawić do jutra, bo jaki sens teraz tym środkiem tutaj psiukać, jak to wszystko, te drewno nasiąknęło. No i nie przejmie tego preparatu przeciwko tym świeżbowcom i reszcie. No i wapno na mokre też nie bardzo malować. Także zobaczę, jak to zdąży dzisiaj przesnąć, to jeszcze dzisiaj się tym zajmę. A jak nie, to jutro. To dzisiaj będą miały takie wybrakowane gniazda. No ale nie ma porównania z tym, co biło, jak jest. Wymyte luks. Od razu tej hałastrze wymieniłem wodę. I oczywiście najpierw w czasie w błocie wytaplać i dopiero iść do czystej. A jedzia jeszcze nie ma, idę. Zobaczę, co on tam wyprawia. To coś długo dzisiaj lata za tą wodą. A co, ty jeszcze się nie zmęczyłeś? Ile ty możesz latać? Można latać, a latać. Jak się zrobiło chładniej, to jest lepiej, co? Ale dobra, już Ci wystarczy. Idę, zakręcę wodę. Ale tu przed chwilą widziałem obrazek. Pierwszy raz w życiu. Tak ze 30 gołębi przeleciało nad bazą. Tu w koło jest parę osób, co ma gołębie i tam bujaj bujają, to się chyba mówi, te gołębie. Ale to zawsze widziałem, jak ze dziem na spacer chodziłem. Jeszcze nigdy aż nad bazę nie przyleciały. Ale moment za nimi taki wielki ptak, jakiś soku, jastrząb. Co to było? To nie wiem. No na wsi słyszałem, że jakiś Jastrząb się teraz zmrowił i w kółko gania tam te gołębie. U mnie się pojawił dwa razy próbował kurę wziąć, ale mu się nie udało. Za żadnym razem nawet kurze krzywdy nie zrobił. Ale jaki to obrazek? No taka natura w czystej postaci, oczywiście. Kamera była wyłączona, co zrobić. Ale to aż ładnie wyglądało takie polowanie. No takie są prawa natury. A przypomniało mi się, że nie wiem czy pamiętacie, którejś niedzieli jak Zedziem chodziłem po lesie, to znaleźliśmy, znaczy on znalazł, podlota, i wydawało mi się, że to jest jakiś drapieżny ptak, bo to był podlot, a naprawdę bardzo duży. I ledwo go utrzymałem, żeby go nie dopał. on się może teraz tak odwdzięcza, że mi kury chce brać. A może właśnie się odwdzięcza, że jedzie przytrzymałem, i on tylko u mnie to trenuje, a łapie gołębie sobie gdzieś indziej. No bo to aż dziwne, że dwa razy kurę złapał. I nic jej nie zrobił, tylko parę piór wyrwał i, i poleciał. Podejrzewam, że i u mnie to by wyglądało gorzej, ale na szczęście tu dookoła są wysokie drzewa. To jest jednak środek lasu i może ten drapieżny ptak ma tutaj słabo się rozpędzić, bo tu z tego podwórka to nigdy nie wziął. Jak coś, to tam, tam, jak są na zielonce. Może oby, oby tutaj nie miał miejsca i dlatego nie brał. A propos tych gniazd, dobra, wysprzątałem tutaj co trzeba było. Deski tak nasiąknęły, że nie ma sensu tego dzisiaj psiukać. Jak zawsze mam na odwrót, to dzisiaj chętnie bym to skończył i miał spokój, no bo jutro przecież jest niedziela, to znowu tych gniazd nie będą miały. Zaraz znowu pięć nowych miejscówek, gdzie się tylko da znajdą, które ja odnajdę. Nie wiadomo kiedy, jak te będą miały, niegotowe, no ale bez sensu to teraz psikiwać tym środkiem, jak to deski namoknięte, aż z nich kapie. Jeszcze na dół zleci, one to się najedzą, napiją, to musi być suche, żeby ten preparat wszedł w drewno, także, bo chcę spryskać tym preparatem i potem zabiałkować i dopiero wyszykować. No to do poniedziałku to przeschnie. Fest, ale jestem strasznie głupi, znaczy to nie odkrycie, ale dopiero jak wszystko pochowałem, posprzątałem, pozwijałem karszera, wszystko podpinałem, patrzę, że przy od razu to na dole mogłem wszystko wymyć, wysprzątać, już za jednym bałaganem. No ale dobra, z dołu do góry to woda nie pójdzie, to tam się zdąży i z tym zrobić porządek. No różnica jest i w ogóle lepiej to wygląda, jak się wszystko podkręcało. Potem jak już wszystko będzie gotowe, wymalowane, tylko po jednej deseczce na dole przybije albo nawet jedną taką długą, jakąś szerszą, też ją wymaluję, bo jak jest tak, to wiadomo, całą słomę będą od razu, od razu wywalały. Myślałem nawet, czy im to, tego jeszcze nie poprzegradzać, żeby więcej tych gniazd było, ale już za wąskie by chyba były. One są długie, mogłyby być krótsze, no ale szerokość to jest tam w miarę w porządku, no bo na pół to będzie za wąsko, mi się wydaje. Dobra, nie ma co się dzisiaj z robotą rozpędzać, bo ja się dzisiaj wybieram na imprezę. O, tutaj wam wrzucam plakat, nawet. Tutaj obok mnie jest. No i czym tam jechać, jak złot klasyków, to motorkiem, bo to 92 rok. On jest niewiele młodszy ode mnie, tylko 4 lata już jest po 30. Dobrze. No może nie tak bardzo dobrze, ale trochę po 30. A jeszcze lata. Ostatnio nim troszkę sobie pojeździłem. To zbiera się luks po tym remoncie. Elegancko. A trzeba się dobrze trzymać, żeby do tyłu nie polecieć, tak wyrywa do przodu, na wysokich obrotach. Tylko dobra, lecę po jakieś wiadro, szmatkę, muszę go przetrzeć, bo on się cały zakurzył. Jak tutaj mi się kurzy wszystko w tym garażu, to masakra. No, sucho jest co zrobić. I takie piaszczyste tereny, to się musi kurzyć, prawda? A ty się tak nie stresuj. wypradzałem go z garażu, to mało wścieklizny nie dostał. Szczeka na niego i szczeka. W sumie skutera ani kosiarki on też nie lubi, ale tu wystarczy, że o, kluczyka dotknę, to już lata i czeka. Zostaw mnie te opony, bo do końca pójdziesz. Ja muszę go wymyć ładnie. Karszerem mógłbym go umyć, to by było prędzej i wygodniej, i lepiej i dokładniej, ale to i łańcuch bym musiał od razu nasmarować, bo tam wiecie, pewnie by mu się te smary wypukały. To tak delikatnie ściereczką jakieś... Lepsze mycie to tu nie ma większego sensu, bo to i tak dzień dwa i będzie tak samo zakurzony jak jest. No niestety, jak się mieszka na piachu, to się ma wszędzie kurz. Taka kolej rzeczy. Szczególnie jak nie pada. Chociaż w nocy troszkę popadało 2 mm, czyli jakby 2 litry na metr, bo patrzyłem na tej mojej miarce. Ja tylko smuk tu narobię z tego piachu i pewnie tyle z tego będzie. Zimną wodą. I już trochę lepiej się prezentuje, zawsze umyty, to już takiego kurzu na nim nie ma. A może on tak krzyczał, dlatego że, żeby brudny mnie jechać, żeby wstydu nam nie przynosić, bo jak go potoknąłem, ten motorek, to przestał na niego szczekać, tam poszedł piłką, się bawi. A jak był brudny, to tu ujadał i ujadał. Poczytałem komentarze pod ostatnim gniotem, i chyba ze sto było, że one w tej rurze utkną i się tam zaduszą i wyzdychają. Wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, bo one po niej dosyć swobodnie biegają, więc szanse zaklinowania są znikome. Było trochę komentarzy, że jak będą kotne, to się na pewno zaklinują, ale jak już wiemy po dzisiejszym sprawdzeniu, kotne to one raczej nie będą, ale dobra, tą rurę zabiorę dla świętego spokoju, bo będę o tym potem myślał, że wiecie, jak się zaklinują, to bym sobie potem nie darował. A tak to. Będzie spokój, a one sobie same tutaj wejścia porobią. Deseczkę też zabiorę, bo tu już się nie przyda. Łatka, sama sobie tunele zrób, jak chcesz, a ja tą rurę to zabieram, bo i tak sobie zrobiłaś osobne wejście, to ona jest w sumie niepotrzebna. No i jeszcze zanim się wybiorę na tą imprezę, to lecimy po zielonkę dla królików, bo wszystko oczywiście wyjadły. Taki koszyk to... Akurat im na dzień starcza, no ale oprócz tego też dostają mi trochę paszy, jakieś warzywko nieraz, żeby miały trochę bardziej rozmaicone. Trochę zebrane, można wracać. Kilku grzybiarzy jeszcze spotkaliśmy po drodze. Się pytają, czy są grzyby. No coś tam jest, maślaków i kani. Pewnie idzie jeszcze nazbierać. No ja mam koszyk pełny, tylko że zielich akurat zaglądają w koszyk. I się dziwują, co ja wyprawiam. Zielicho zbieram zamiast grzyby. No to smacznego! I czarny, i łatek. Tobie tutaj dałem, bo nawet nie chciał wyjść z tej piwnicy teraz. Tak mu się tam podoba. Ale się będzie ciężko przyzwyczaić, że to nie łatka, tylko łatek. No ale co zrobić? Sprawdzone, potwierdzone. Teraz to już wszystko wiemy na ten temat. Tu młodych to nie będzie z tej pary. Coś tak podejrzewam. O, jakby ktoś miał samicę i chciał dopuścić do czarnego albo do łatka mieć po nim maluchy, to zapraszam, można przywieźć. Na pewno ci dwaj kawalerowie się bardzo ucieszą z tego powodu. Należy no, ją w zgodzie, trzeba im przyznać, że się dogadują. No to sobie pojechałem. Chyba na włączonym prądzie go zostawiłem ostatnio. I teraz jest o. Koniec prądu i szukałem gdzie tu się podnosi to siedzenie, ale weź, nie fisiuj. Tutaj ma na kluczyk. Można podnieść. Mamy akumulator. I zaraz go podładujemy, bo prostownik mam akurat. I teraz tylko minus do plusa, plus do minusa. Nie, nie, słuchajcie, mnie głupoty gadam. Oczywiście na odwrót czerwony do czerwonego, drugi do drugiego. I co pokazuje? No tak, że jest puściutki. O, coś widać na tym ekraniku. Do zera wyładował mi się. A nie miałem wcześniej problemów z akumulatorem, więc tak podejrzewam, bo teraz nie kojarzę nawet. Ale bardzo możliwe, że na prądzie go zostawiłem ostatnio. I o, i taka to robota. Na szczęście te ma akumulatorki do motorów, to tanie są, w razie czego to się wymieni. Znaczy tanie są. Tanie są te tanie, bo są mi drogie, no ale do tego to raczej taki tańszy by był. Skwadrans się podładowało, można zobaczyć, czy, czy to coś dało, że się podładowało. Odepniemy, tu wszystko powłączane. No już powinien chodzić. No, a jednak nie. Dobra, odpalać odpala, ale jak on jest taki pusty, to go jeszcze trochę podładuję na wszelki wypadek, bo te wskaźniki dalej pokazują, że on jest pusty. To jeszcze chwilka jest, ja za ten czas się przebiorę i ogarnę do wyjazdu. No to co, jedziemy. Przejadę się z Wami na dosłownie 50 minut. Może uda się nagrać coś fajnego, jakie tam samochody się zjechały. Wrócę, puszczę kury na zielonkę, trochę tu oporządzę i wieczorkiem pewnie pojadę tam znowu. Byłem dosłownie chwilkę, bo przyleciałem wypuścić kury na zielonkę. Już je puszczamy. Powiem Wam, że jak najbardziej mój klimat. Ja to lubię takie. Był trabant, trabant to był mój pierwszy samochód. Sporo maluchów. Ja to w życiu miałem z cztery maluchy. O ile dobrze życzę. O ile dobrze liczę z czego ostatni był z tego. Nie z heavy endu, ale już się nazywał maluch i był z 2000 roku. Bardzo dobry. Samochód to był. W ogóle mi się prawie nie psuł, oprócz gaźnika, ale tak to elegancki. Do dzisiaj żałuję, że go sprzedałem, bo pamiętam, sprzedałem go za 900 zł, ale wyjeżdżałem do Chin, nie miałem gdzie trzymać. Chyba zresztą o tym kiedyś już mówiłem na którymś z gniotów. No, dużo starych samochodów, troszkę starych motorów. Dopiero wszyscy się zjeżdżają, a ja nie przedłużając, lecę, poskładam tego gniota, wpuszczę go w internet, niech on się już wrzuca, i pojadę tam już pewnie samochodem trochę się. Pokręcę, a z Wami się żegnam. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam na jutro, na siódmą rano. Na razie, cześć.